Co jest najfajniejsze w tych półkoloniach? To lubię chyba różne takie kreatywne rzeczy, bo często mi się nudzi w domu, nie mam co robić. Mamy dużo dzieci, ale też mamy dużo zajęć. Podzieliliśmy je na dwie grupy, żeby wszystko było bezpiecznie. Każdy się swobodnie czuł. Dzisiaj artystycznie się bawimy. Mamy zajęcia ceramiczne, taneczne, praca ze szkłem. Część osób poszła bawić się w kręgle do Szarej Willi. Jutro też mamy podział na grupy. Część osób wyjeżdża. Będziemy się bawić w Funzeum. Pójdziemy też na spacer sobie po polu. Hydropolis w przyszłym tygodniu zaliczamy. Jak zwykle dużo zabawy i dodatkowych zajęć. A konkretnie co dzieci mają do wykonania w tej grupie? Dzisiaj bawimy się w lepienie domków opolskich kamieniczek, albo już możemy świątecznie w serduszka na jutro, bądź kureczki i koteczki, to co dzieci lubią najbardziej. Uwielbiam robić rzeczy plastyczne, bo plastyka to moja ulubiona lekcja. O, to fajnie. A co dzisiaj robicie tutaj? Dzisiaj robimy tutaj takie domki lub psówki. A z czego to się robi i jak to się robi? Z gliny. Mamy takie noże i wtedy musimy złożyć do gliny ten wzór, wycinamy i robimy różne dodatki. A co najlepiej lubisz robić na zimowych feriach? No, nie powiem, że to są takie zimowe, bo śniegu nie ma. Chciałabym pojeździć na sankach, ale nie ma. Nie pojeździłam w tym roku. Ale może jeszcze śnieg przyjdzie. No może, mam nadzieję. A co robicie tutaj w MDK? Lepimy z gliny, ja ulepiłam rybkę, moja koleżanka też rybkę, moja druga koleżanka domek, kończy dachówki, albo rozpoczyna. A jak wygląda taka praca? Co tu trzeba było robić? Co to są za materiały? Ogólnie to jest glina. I trzeba ją na początku dobrze rozwałkować, rozmiażdżyć. No i potem trzeba przyłożyć szablon i wyciąć jakby takim specjalnym nożykiem ten kształt. No i potem ozdabiać. A wiesz, co jeszcze będziecie tutaj robić przez ten tydzień i na co szczególnie czekasz? No nie wiem, chyba czekam na zajęcia taneczne. Ruchu nie brakuje, są to warsztaty taneczne, natomiast jest to 1,5 godziny, gdzie dzieci mają ruch, mają zabawy ruchowe przy muzyce, jest to rytmika. W tej chwili robimy to przy danym jednym schemacie i jeden schemat próbujemy sobie na różne sposoby je, tak jak przed chwilą widzieliście, były to na przykład formy, jesteśmy mali, jesteśmy ciężcy, jesteśmy wysocy, jesteśmy na trampolinach. Jeden schemat potrafimy zamienić w przeróżne, dziwne sytuacje. Dzieci to bawi, jest to, myślę, ciekawa dla nich forma takiej nauki i zabawy. Co do tej pory najbardziej ci się podobało i na co najbardziej liczysz na tych zajęciach podczas ferii? Teraz mamy akurat zajęcia taneczne, które bardzo mi się podobają. Nie mogę się doczekać wyjechania do Funzeum w Gliwicach i odwiedzenia kręgielni. Mamy taką jakby ceramikę, że robimy z gliny robimy takie serduszka na walentynki. A już wiesz, komu to serduszko podarujesz walentynkowe? Nie wiem, może rodzicom tam, albo dziadkowi, nie wiem. Co trzeba było zrobić, żeby taką pracę wykonać? No trzeba było zrobić z gliny takie na przykład serce i potem poprzyklejać do tego takie szklane, takie różne ozdoby. I to samemu trzeba było wszystko wygnieść, zrobić, złożyć? Jak to wyglądał ten proces twórczy? No to nie było to łatwe, żeby zrobić to serce, no bo to jednak ciężko się robi. No ale jakoś wyszło. Dzieci dzisiaj robią taką pracę walentynkową, serduszko na szkle. Użyliśmy tutaj troszkę gliny do uformowania serduszka, a reszta to są ozdoby szklane i farbki, malowana praca na szkle. To jest dość trudna praca manualna. Ale myślę, że dzieci dały sobie radę. Dobrze. Ile czasu trwają takie warsztaty? Czego się dzieci na nich uczą przede wszystkim? No tutaj jakieś takie zdolności właśnie manualne, same projektują też swoją pracę, więc uczą się po prostu jak wykonać coś takiego, dowolność jest w zaprojektowaniu swojej pracy. No i trwają 1,5 godziny takie zajęcia, warsztaty. Taki dzień jest dość długi dla dzieciaków, które tutaj są, prawda, od rana do popołudnia. Tak, dlatego mamy dla nich też drugie śniadanie, mamy dla nich obiad i te zajęcia są różnorodne właśnie, żeby dzieci się nie znudziły, a dobrze bawiły, miały czas ze sobą pobyć, pobawić się i zapoznać. Po prostu tutaj lubię chodzić, bo różne rzeczy tutaj fajne robimy.